Dzień dobry, nazywam się Angelika Chimkowska i dzisiaj poprowadzę razem ze Sprawnym Marketingiem live'a. Właściwie to jak dzisiaj głównie będę mówić. Na co dzień zajmuję się social sellingiem. Co to w praktyce oznacza? Oznacza to działania głównie w oparciu o social media. Ja działam na rynku B2B, gdzie głównym kanałem działań marketingowych jest LinkedIn. Dlatego dzisiaj będzie prezentacja właśnie o LinkedInie, po to, żeby odczarować trochę tą platformę, bo mam wrażenie, że nadal u wielu osób jest to platforma, która jest trochę takim wirtualnym CV. Więc będzie o tym, co się zmieniło w ostatnim czasie na LinkedInie, o tym, jak generować leady, jak zwiększać zasięgi na LinkedInie i co można tak naprawdę osiągnąć na LinkedInie. Dlaczego o tym mówię? Spędziłam kilka lat, ponad 8, więc prawie dziesiątka, będąc marketingowcem. Później przyszłam do sprzedaży i mówię o sobie, że jestem marketingowcem nawróconym na sprzedaż, więc będzie mocno sprzedażowo o tym, jak właśnie generować zasięgi, które na końcu kończą się kontraktami. I mówię o tym, bo o tym też uczę, bo zajmuję się oswajaniem zmian. Jestem też autorką książki Psychologia zmiany w życiu i biznesie. Zacznę od pewnej historii. Historii pewnego posta, który właśnie został umieszczony na LinkedInie 8 marca, Dzień Kobiet, idealna okazja, żeby poruszyć ważny, choć czasami trudny temat. Dlatego, że do tego wpisu, który tam umieściłam, zadałam dwa pytania. Pierwsze pytanie było, jak często słyszysz, jak łączysz rolę ojca z byciem pracownikiem, prezesem, szefem? A drugie pytanie brzmiało, uroczysta gala, ty znowu w tym samym garniturze. I do tego posta dołączyłam film norweskiej fundacji propagujący równość płac kobiet i mężczyzn. I ten wpis, dość kontrowersyjny, ale na ważny temat, wywołał dużą dyskusję. Finalnie obejrzało go ponad 60 tysięcy osób. Musicie wiedzieć, ci, którzy nie znają dobrze, jak funkcjonuje LinkedIn, to do niedawna LinkedIn kwalifikował obejrzenie filmu wtedy, kiedy ktoś nacisnął przycisk play i minęło minimum 5 sekund. Teraz jest dokładnie tak jak na Facebooku, czyli na feedzie wyświetla się film, który automatycznie się uruchamia. I tamten wpis uruchomiło 60 tysięcy osób, obejrzało, wypowiedziało się na ważne tematy. Wywołała się dyskusja, dostałam ponad 200 zaproszeń do kontaktu. I owocem tego również były dwa wywiady w Rzeczpospolitej i to właśnie możecie zobaczyć teraz na prezentacji. Czyli jeden wpis mógł wygenerować takie zasięgi, kontakty plus wywiady w Rzeczpospolitej. I to jest, ten wpis mówi o tym, dlatego że mam wiele takich przykładów, ale on świetnie pokazuje, co może nas spotkać na LinkedInie. Jakiego typu przygody, jakiego typu wyzwania, jakiego typu obserwator, klient, społeczność jest na LinkedInie. Jest kilka powodów, dla których warto być na LinkedInie. Po pierwsze, jest tam bardzo łatwy dostęp do dostawców i do liderów opinii. Mam wrażenie, że LinkedIn trochę przypomina Twittera, chociaż jest o wiele łatwiejszy w obsłudze, w interakcji z publicznością, która tam jest, ze społecznością, która tam jest. Drugi powód. Paradoksalnie LinkedIn, oprócz tego, że świetnie publika reaguje na różnego treści, też sprzedażowe, jest świetnym źródłem poznania opinii, problemów, wyzwań opinii klientów. I co jest zaletą, w przeciwieństwie do innych social mediów, to, że ludzie występują tam pod realnym imieniem i nazwiskiem, gdzie jest pokazana firma, przed którą reprezentują, w której pracują albo której są właścicielami. Więc ten poziom rozmów, ten poziom wymiany opinii jest bardzo otwarty i z drugiej strony też nie taki hejterski jak w przypadku innych sieci. Kolejna rzecz, o której warto wspomnieć, to, że rekomendacje, które się otrzymuje na LinkedInie, mają o wiele większą wagę w stosunku do tego, jak to się dzieje na innych portalach, dlatego że właśnie, zawsze za tą rekomendacją stoi osoba, która reprezentuje pewien biznes, która jest takim społecznym dowodem słuszności tego, że nasza usługa i zadowolony klient to jest coś, co warto rekomendować. I ostatnia rzecz, pozytywny efekt Google. Tak to nazwałam. O co chodzi w tym?
Jak mówiłam, ja trochę łączę psychologię z działaniami na social media. Napisałam książkę Psychologia zmiany w życiu i biznesie i mocno adaptuję różnego typu badania i efekty obserwowane w psychologii do tego, jak my się zachowujemy w internecie. I do tej pory nadal istnieje zjawisko, które się nazywa efekt halo, czyli popularnie coś, co nazywamy pierwszym wrażeniem. Spotykasz kogoś pierwszy raz i masz jakieś wrażenie, jakąś opinię o tej osobie. Wiesz, że i zakładasz często z góry, zupełnie podświadomie, że lubisz albo nie lubisz. W czasach, kiedy 85% osób średnio, zanim spotka się z nową osobą, googluje w cudzysłowie tą osobą w internecie, ten efekt halo zdecydowanie przeniósł się do internetu. I tutaj jest duża zaleta LinkedIna w kontekście właśnie efektu Google. Dlatego, że dobrze wypełniony profil na LinkedInie, dlatego, że aktywne działanie na LinkedInie bardzo wysoko pozycjonuje nasz profil osobisty właśnie na tym portalu i wskutek tego, jeżeli ktoś chce Ciebie sprawdzić jako potencjalnego dostawcę, potencjalnego klienta, po prostu zanim się z Tobą osobiście spotka lub o cokolwiek pyta, to właśnie ten profil będzie w jednym z trzech miejsc, które się wyświetlą. I Ty w momencie, kiedy panujesz nad swoim profilem, nad LinkedInem, dajesz taki efekt, jaki chcesz uzyskać, czyli pozytywny efekt Google. Żeby mówić w ogóle o LinkedInie, o tym, żeby dobrze wykorzystywać LinkedIna do działań biznesowych, ja wyróżniłam takie trzy filary działań, które są niezbędne do tego, żeby ta komunikacja, żeby to działanie przynosiło realne efekty. Pierwszy z nich to jest kto. I w tym zawiera się nasz profil osobisty i firmowy. Drugi filar to jest komu, czyli tak naprawdę Twój profil idealnego klienta lub idealnych klientów, którzy są właśnie w tej sieci społecznościowej. I trzecia rzecz, co? Czyli treści i komunikaty, które decydujemy się na LinkedInie umieszczać i w ten sposób z naszą grupą docelową się komunikować. Zacznijmy od pierwszego elementu, czyli od tego kto, czyli o profilu osobistym i firmowym. Bardzo ważne i często pomijane zjawisko, ważne i pomijane zjawisko w internecie ma skrót WIIFM. I zanim ktoś pomyśli WTF, od razu wyjaśnię. To oznacza z angielskiego What's in it for me, czyli co w tym jest dla mnie. Twój profil ma podstawową funkcję. Od razu ma mówić osobie, która spojrzy na Twój profil, co ona uzyska, co w tym jest dla niej. Jakie rzeczy, jakiego typu kontaktu, jakiego typu osoby, jakiego typu produktu może się spodziewać po kontakcie z daną osobą. Zaraz powiem o tym szerzej, ale rzecz, którą chciałabym, żebyście zapamiętali, żebyś zapamiętał z tej prezentacji tutaj, bardzo ważne jest to, że profil osobisty na LinkedInie nie jest o Tobie. To nie jest wirtualne CV, to nie jest przerzucenie CV z PDF-a do LinkedIna. No chyba, że szukasz pracy, no to wtedy się na to zgodzę, ale jeżeli szukasz na LinkedInie czegoś innego niż pracy, chcesz się komunikować ze swoimi klientami, z swoimi potencjalnymi klientami, to Twój profil osobisty nie jest o Tobie, on jest o Twoim kliencie. Jeżeli klient przychodzi i patrzy, to zastanawia się, co w tym jest dla mnie? Po czym poznaje, że coś na tym właśnie profilu może zaspokoić jego potrzebę, jest istotnego i powinien na tym zatrzymać swój wzrok i poświęcić temu czas. Po pierwsze poprzez zdjęcie profilowe, to jest pierwszy efekt, który się uzyskuje. Drugie zdjęcie w tle, to jest taka darmowa reklama o wymiarach 1584x396, taka długa, niewygodna kiszka, ale nadal darmowa reklama, w której możesz wiele pożytecznych informacji i treści umieścić. Kolejna rzecz to nagłówek, czyli tak zwany personal statement. W przeciwieństwie do innych sieci społecznościowych, ten nagłówek zawsze jest tam, gdzie ty. I zaraz o tym powiem i o tym pokażę. Hashtag, coś nowego, wprowadzone jakieś 3 tygodnie temu na LinkedInie. Hashtagi funkcjonowały, a teraz mają nowe zastosowania, w nowych miejscach się pojawiają
mają nowe funkcje i coś, co też powoduje, że Twój klient może pod danym hashtagiem znaleźć właśnie Ciebie. I ostatnia rzecz, artykuły i ostatnia aktywność. To jest coś, co Twój potencjalny klient, wchodząc na Twoje konto, wchodząc na konto Twojej firmy, widzi i od razu w pewien sposób ocenia, czego może się spodziewać. Zacznijmy od zdjęcia profilowego. Wydawało mi się, że o zdjęciu profilowym już wszystko zostało powiedziane. Do któregoś pięknego dnia, w którym dostałam zaproszenie na swoją komórkę od łóżka, a konkretnie jakaś firma z nadmorza, mając zdjęcie łóżka, wysyłała mnie zaproszenie. Jak myślisz, czy ktoś po drugiej stronie Wi-Fi z optymizmem przyjmie do kontaktu łóżko po pierwsze, myśląc, o, to jest na pewno ktoś miły, ktoś, kto chce mi pomóc. Raczej wrażenie pierwsze jest takie, o, to pewnie ktoś, kto będzie mnie spamował ofertami noclegów, tudzież po prostu jakiegoś relaksu i eventów integracyjnych. Zdjęcie profilowe, bardzo ważna rzecz, profesjonalne, które ma robić dobre wrażenie. I co ważne jeszcze bardziej, badania pokazują, to były akurat robione globalnie badania w 2016 roku, że 58% ludzi przyjmuje zaproszenia z komórki. Czyli tak naprawdę to pierwsze wrażenie jest nie tylko w internecie, w sensie przy komputerze firmowym czy jakkolwiek, ale przeniesione na komórkę, bo przyjmujemy zaproszenia i od razu reagujemy w momencie, kiedy dostajemy to na komórkę, a często ofertowanie i rozmyślanie nad ofertą, którą się otrzymuje przez LinkedIna, dzieje się na desktopie. Więc co ważne, to zdjęcie profilowe musi fajnie wyglądać w momencie, kiedy ktoś otwiera komórkę i dostaje od Ciebie zaproszenie. Kolejna rzecz, tak jak mówiłam, zdjęcie w tle. Niewykorzystana przestrzeń reklamowa, którą na tym przykładzie Rafała Szymańskiego, świetnie wykorzystana przestrzeń, która jasno pokazuje, czego mogę się spodziewać po kontakcie z tym człowiekiem i czy akurat on jest właściwą osobą, która rozwiąże moje problemy. A może warto być z nim w kontakcie, ponieważ robi ciekawe rzeczy i będę na razie póki co się inspirował, a niekoniecznie od razu kupował. I tutaj kolejny przykład dobrego zdjęcia w tle i tego, jak fajnie to zdjęcie w tle układa się w telefonie komórkowym, wtedy, kiedy właśnie robimy to pierwsze wrażenie. I nagłówek. Do dyspozycji mamy 120 znaków, to jest paradoksalnie duże, 120 znaków, które ciągle chodzą za nami, w takim sensie, że kiedy ktoś patrzy na Twój profil, to od razu widzi Twoje imię i nazwisko, a później widzi to, co napisałeś pod spodem. Twój nagłówek jest wtedy, kiedy coś publikujesz. I oprócz treści, która jest publikowana, ludzie widzą, kto to publikuje i czym ta osoba się zajmuje. Twój nagłówek jest też w miejscu, kiedy komentujesz. I stąd pewnie też tak silna afera z dużego kryzysu, który ostatnio się wydarzył na LinkedInie. Kryzys, którego zaliczyła znana firma. I pan obecnie pod pseudonimem, czy dobrze się bzyka. Pewnie jeżeli to wpiszecie do internetu, to będziecie wiedzieli, o co chodzi. Dlaczego pamiętajcie, wasz nagłówek zawsze chodzi za tobą. I kiedy dajesz komentarz na LinkedInie, to od razu pierwsze wrażenie jest takie, że ludzie wiedzą twoje imię, nazwisko, firmę, w której pracujesz oraz to, czym się zajmujesz. Hashtag. To jest nowość, która pojawiła się na LinkedInie, tak jak mówię, jakieś 3 tygodnie temu. I to jest, możecie mieć swój hashtag, tak ta koszulka nie jest przypadkowa, bynajmniej, to jest hashtag, który od jakiegoś czasu mam, który teraz też mogę używać na LinkedInie. Co ciekawe, można sobie po lewej stronie waszej tablicy na LinkedInie ustawić hashtagi, które chcecie obserwować. To powoduje, że ta tablica i to wszystko, co nam się wyświetla, jest łatwe do sterowania. To nie jest takie szambo, które się wypluwa i wybija codziennie rano, łatwo jest sterować tematami, które nam się pojawiają na LinkedInie. I co ważne, ludzie, którzy obserwują hashtagi, pod którymi wy też komunikujecie, na LinkedInie podchodzą do LinkedIna jak do takiej porannej prasówki. Rano
ta społeczność odpala LinkedIna, przegląda to, co się dzieje w biznesie, tak jakby oglądając gazetę. Więc jeżeli macie jakiś konkretny hashtag, jesteście uosobieni z jakąś branżą, to to jest miejsce, w którym ten klient ciągle może mieć kontakt z Wami. I kolejna rzecz, jeżeli obserwujecie konkretne osoby i one właśnie są pod tymi hashtagami, to w tym miejscu, jeżeli przefiltrujecie przez sieć, to wtedy się pokazuje, kto z Waszej sieci w danym temacie dzisiaj opublikował, więc łatwy dostęp do nowości, które każdy może publikować na LinkedInie. Artykuły i ostatnia aktywność. Jaka jest różnica, bo może nie wszyscy o tym wiedzą, jaka jest różnica pomiędzy postami a artykułami? Jeżeli chodzi o posty, to LinkedIn ma limit, w przeciwieństwie do Facebooka, 1300 znaków. To jest limit postu, czyli takiej aktualności, którą można na LinkedInie zamieścić. Natomiast artykuły to jest oddzielne miejsce, w którym można publikować. Kiedyś to było tylko dostępne dla influencerów, teraz każdy tak naprawdę może to publikować. Później powiem, jaki typ konta może publikować artykuły. I to jest miejsce, które widoczne zaraz pod Waszym zdjęciem profilowym i informacjach o Was, gdzie każda osoba, która wchodzi na Was profil, w pierwszej kolejności widzi właśnie Waszą ostatnią aktywność, czyli co ostatnio zrobiliście. Poleciliście jakiś post, skomentowaliście, a może upubliczniliście jakąś wiadomość i Wasz ostatni artykuł. I tam można włożyć wszystko. Można włożyć wideo, można włożyć linki, można włożyć Waszą ofertę, można włożyć jakąś aktualizację z eventu ostatniego w Waszej firmy i cokolwiek sobie wymarzycie. Czyli znowu, kolejna taka przestrzeń nieograniczona, w której łatwo można poinformować swoich klientów o tym, co robimy. Czym się różni, ktoś powie, ale czym się różni profil osobisty od firmowy, bo ja słyszałam, że profil firmowy na LinkedInie to tak słabo to działa i w ogóle o tym wszystkim chodzi. Więc zanim powiem, z czego to wynika i co się sprawdza, a co jest trochę chybione w kontekście LinkedIna, powiem, jakie funkcje ma profil osobisty, a jakie funkcje ma profil firmowy. Po pierwsze, profil osobisty pozwala na śledzenie statystyk, aktualizacji tego, co robimy, jakie są zasięgi, jakie są komentarze. Nie jest to tak aż zaawansowane. Ci, którzy mają fanpage na Facebooku, mogą mieć oczekiwanie, że to będzie tego typu poziom. Nie jest to aż tak zaawansowane, ale widzimy. Widzimy, jakie firmy oglądają nasze posty, z jakich województw, jakiego typu osoby, poziom w firmie, czy to są dyrektorzy, czy to są na przykład przedstawiciele handlowi. To wszystko jest wyświetlane w statystykach. Kolejna rzecz, na LinkedInie można publikować wideo. Póki co do 10 minut, ale natywnie można wrzucić wideo. I tak jak wspominałam na początku prezentacji, teraz to wideo uruchamia się automatycznie i wygląda to analogicznie do tego, co się dzieje na Facebooku. I trzecia rzecz, właśnie można publikować artykuły, czyli nieograniczone ilością znaków i formą treści, które ciągle są podłączone pod Wasze konto. To, czego nie da się zrobić z poziomu profilu osobistego i czym się ono różni od firmowego, to to, że nie da się z poziomu profilu osobistego zrobić edycji miniatury w aktualizacji z linkiem. Mała upierdliwość, że tak to ujmę, ale czasami istotne, nie da się tego zrobić. Da się to zrobić z poziomu konta firmowego. I ostatnia rzecz, nie da się z profilu osobistego promować treści, żeby puszczać posty sponsorowane. Analogicznie do tego, jak to się dzieje na Facebooku, musisz mieć profil firmowy. Więc czym się różni profil firmowy? Czyli mamy tą edycję, o której wspominałam, a której nie ma na profilu osobistym. Druga rzecz to są płatne, promowane treści i to da się zrobić z profilu firmowego. Wygląda to analogicznie jak na Facebooku, chyba nawet jeszcze mniej widoczne niż widzimy to na Facebooku, więc dość fajnie to wygląda. I też można promować treści w dwóch miejscach. Nie da się z profilu firmowego z kolei publikować artykułów. I nie da się póki co z profilu firmowego wrzucać wideo, i nie da się póki co zobaczyć statystyk aktualizacji właśnie z profilu firmowego. No to pytanie.
obrać strategię. To czy profil osobisty, czy profil firmowy. Wielokrotnie słyszę to pytanie, dlatego stwierdziłam, że warto na nie odpowiedzieć. Oczywiście jako osoba, która się tym zajmuje, najchętniej bym powiedziała, to zależy, ale generalnie patrząc na to, co się dzieje, to ogólnie można powiedzieć, że z profilu osobistego mamy większe zasięgi. Jednak komunikacja z profilu firmowego to nie jest tak, że LinkedIn obcina zasięgi, jeżeli po prostu my publikujemy z profilu firmowego, bynajmniej po prostu liczba reakcji, aktywności na to, co się dzieje na poziomie z profilu firmowego jest mniejsza, w związku z tym te posty, aktualności mają mniejsze zasięgi, zdecydowanie na profilu osobistym jesteśmy w stanie wykręcić lepsze zasięgi. Druga rzecz, żeby zrozumieć, dlaczego tak naprawdę LinkedIn promuje, wspiera, może nie promuje, ale wspiera profil osobisty, trzeba spojrzeć na to, jak wygląda model biznesowy LinkedIna. Bo o ile Facebook zarabia na reklamach, na tym, żebyśmy jak najczęściej byli na zaangażowaniu, na tym, żeby tam były jak najfajniejsze treści, tak LinkedIn zarabia na kontach premium. I te konta premium są kontami osobistymi, bo mamy kilka rodzajów kontów. Są to konta dla rekruterów, są to konta dla sprzedawców Sales Navigator i są to konta dla tych, którzy szukają pracy. No i są duże konta biznes, czyli wiele pakietów kont osobistych sprzedawanych dla konkretnych firm. Więc niezależnie, czy klientem jest firma, która kupuje 100 kont osobistych, czy jednoosobowa działalność, zawsze jest sprzedawane konto osobiste. Więc uważam, że z tego powodu nasze posty właśnie będą miały konto osobistego większe zasięgi, dlatego że taka jest strategia biznesowa LinkedIna i działanie zgodnie z nią przynosi lepsze rezultaty. A druga rzecz, taki trend, który widać ogólnie w biznesie, nazywany age to age, czyli human to human. Widać bardzo wyraźnie na LinkedInie, że ludzie chcą kupować od ludzi. Chcą widzieć twarz, a nie łóżko. Chcą widzieć, kto pracuje w tej firmie, z kim ja mam do czynienia, a nie tylko logotyp. Także to, że mówi się o tym, że nie ma już B2B, że nie ma B2C, ale age to age, widać bardzo wyraźnie właśnie na LinkedInie i w tym, jak funkcjonują te konta. Druga rzecz, drugi filar działań na LinkedInie to jest komu, czyli do kogo komunikujemy. I tutaj warto powiedzieć o profilach idealnych klientów. Oczywiście jako ludzie marketingu, którzy zakładam oglądają dzisiaj tego live'a, mówimy o profilach, o wielu profilach, ale na początek oczywiście jak zawsze warto zacząć od jednego. Czyli kim jest ten idealny klient? I tutaj chcę pokazać na też kolejną nowość, która jest na LinkedInie, o funkcji Znajdź w pobliżu, która pozwala nam świetnie gromadzić kontakty w miejscach, i na przykład na eventach różnego typu, na przykład takim, jakim będzie I Love Marketing. Co musimy zrobić, żeby spotkać ludzi, którzy normalnie są na LinkedInie, a my jesteśmy na przykład na I Love Marketing, jest wtedy 1000 osób. Wystarczy włączyć Bluetootha, znaczy mieć aplikację LinkedIna, włączyć Bluetootha, po czym wcisnąć moja sieć i wtedy, kiedy się wciśnie moją sieć, pojawia się Znajdź w pobliżu. Naciskamy Znajdź w pobliżu i wtedy dzieje się pewna magia, mianowicie aplikacja pokazuje, gdzie w danej sali są osoby, które w tym momencie również mają włączoną tą funkcję. I wtedy łatwo jest nam zarówno dodać kogoś do kontaktu i napisać cześć, jesteśmy na tej samej konferencji, mamy podobne zainteresowania, lub zwyczajnie z osobami, którymi już jesteśmy w kontakcie, napisać wiadomość i powiedzieć, wiesz, jestem teraz tutaj, gdzie ty jesteś, może się spotkamy na kawie, bo zwyczajnie to spotykamy się wyłącznie na LinkedInie. Nowość mniej więcej od 6 tygodni na LinkedInie, bardzo praktyczna funkcja. Mówiąc o tym, kogo mamy w sieci, warto powiedzieć o tym, że podobnie jak na Facebooku, warto gromadzić społeczność ludzi, którzy są w jakimś celu u nas. I o ile Facebook i prywatne konto na Facebooku to jest limit 5000 osób, tak na LinkedInie mamy 30 000 osób.
Wydaje się, że to jest bardzo dużo. No i rzeczywiście jest to 6 razy więcej niż na Facebooku, ale paradoksalnie bardzo szybko to konto się napełnia. Ja wierzę w coś takiego, że warto nie mieć tam przypadkowych osób. Warto mieć tam osoby, z którymi mamy wiele wspólnego. Po pierwsze, analogicznie do tego, co się dzieje na Facebooku, jeżeli gromadzisz u siebie na profilu firmowym tak zwane martwe dusze, to z czasem siła tego profilu będzie niższa, ponieważ ludzie ci nie będą reagowali na treści, które ty publikujesz, ponieważ one zwyczajnie nie będą ich interesować. Dlatego określiłam pewne kryteria, według których warto zapraszać ludzi albo akceptować zaproszenia. Bo uważam, że nie powinno się z automatu akceptować wszystkich zaproszeń, które się dostaje na LinkedInie. Jeżeli widzimy, szczególnie przestrzegam przed różnego typu rekruterami z Chin i Indii, jest bardzo dużo takich zaproszeń, którzy po prostu gromadzą bezpośrednie kontakty po to, żeby później bez te konta sprzedawać i są to konta fejkowe na LinkedInie. Dlatego moja propozycja, kilku kryteriów, którym warto wziąć pod uwagę, zapraszając, a także przyjmując zaproszenie do kontaktu do siebie na LinkedInie. Po pierwsze, branża. Warto mieć z tyłu głowy, na jakich branżach się skoncentrujemy. Dlaczego? Dlatego, że tak jak w każdej sieci, w każdej mediach społecznościowych, im bardziej personifikujesz komunikat, tym mniej odrzucenia dostajesz. Ten komunikat ma większą siłę, więc jeżeli koncentrujesz się, szczególnie rozwijając biznes na konkretnej branży, wtedy twój komunikat będzie miał podwójną siłę, bo będzie interesował właśnie tych ludzi, bo będzie mówił bezpośrednio o problemach, które w tych branżach istnieją. Dlatego branża, ważne kryterium. Kolejna rzecz, stanowisko. Wiedz, do kogo sprzedajesz. Wiesz, kto jest po prostu twoim konsumentem, kto korzysta z twojej usługi. I takich ludzi zapraszaj i akceptuj zaproszenie do swojej sieci kontaktów na LinkedInie. Firma w kontekście zdobywania nowych klientów, jak i ekspertyza, czyli z jakimi ludźmi, na jakim poziomie ekspertyzy chcemy mieć do czynienia, bo powiem wam, że LinkedIn jest świetnym narzędziem do tego, żeby właśnie tam czerpać wiedzę. Jest wielu świetnych ekspertów, którzy odpowiadają na pytania, którzy opowiadają o tym, co robią, co trudno zauważyć w innych sieciach społecznościowych, gdzie o pracy rozmawia się trochę w tle. A LinkedIn jest bezpośrednio poświęcony temu tematowi. No i ostatnia rzecz, zainteresowanie. I to jest takie pole, na którym możemy spotkać się z klientem na poziomie tego, że ja biegam i on biega i to jest taki powód do tego, żeby razem porozmawiać, a może wspólnie też zrobić biznes. I teraz trzy aplikacje, bo wiem, że wiele osób uwielbia aplikacje i skracać sobie drogę, więc przygotowałam takie trzy aplikacje, które są mało znane w kontekście LinkedIna, ale które są często użyteczne, ale też niebezpieczne i od razu powiem, dlaczego niebezpieczne. Pierwsza aplikacja to jest Lean Mail Pro i każdy, kto używa LinkedIna, wie, że komunikator LinkedIna to jest po prostu, to jest tak toporne narzędzie i tak kwadratowe, jak tylko Microsoft potrafi być kwadratowy i to jest naprawdę bardzo uciążliwe wyszukanie wiadomości, znalezienie czegoś na swoim Messengerze. To nie jest tak wygodne narzędzie jak na Facebooku. I Lean Mail Pro integruje właśnie komunikator z waszą skrzynką mailową. Przez to łatwo całą tą komunikację przenieść trochę na zewnątrz właśnie tego portalu, jakim jest LinkedIn. I co ciekawe, i co jest jednocześnie wyzwaniem, można robić grupowe wysyłki przy pomocy tej aplikacji. Jest tam darmowe 2 tygodnie, kiedy można przetestować tą aplikację. Dla tych, którzy są zainteresowani, od razu powiem, miesięcznie kosztuje to $58, ale niestety ta aplikacja często zalicza pewne wtopy. Zalicza w ten sposób, że wysyła wielokrotnie do tych samych osób te same maile. I wtedy ludzie się orientują, że są obiektami masowej wysyłki, co w przypadku ludzi na LinkedInie jest słabe i to z reguły kończy się draką, komentarzami i jest niedobrze widziane, więc trzeba uważać na to narzędzie, bo nie jest doskonałe. Kolejna rzecz to jest
ta aplikacja, która pozwala zautomatyzować zaglądanie na profile, zapraszanie odpowiednich osób i znowu komunikację, niestety ma te same wady, która wcześniejsza aplikacja, więc uważajcie. I ostatnia propozycja to jest Krystal. I to jest ciekawa aplikacja, na którą tak od strony psychologicznej też patrzę, dlatego że ta aplikacja, jeżeli sobie po prostu podłączycie to pod Chroma, to w momencie, kiedy wchodzicie na konto osoby na LinkedInie, ta aplikacja podpowiada ci, jakim typem osobowości jest ta osoba, z którą masz zamiar nawiązać konwersację. Oczywiście to pokazuje w momencie, kiedy ta osoba jest z tobą w pierwszym kontakcie, ale na przykład ktoś się zgodził na zaproszenie do kontaktu, ale ty nie wiesz, jak zacząć z tą osobą rozmawiać. I to jest podzielone na kolory, czyli od czerwony, żółty, niebieski, zielony i po prostu pokazuje typ osobowości, czyli na przykład z daną osobą to konkretnie krótkie komunikaty z inną osobą, trochę poopowiadaj, gadka szmatka, a dopiero przejdź do biznesu. Więc to pozwala bardziej trafić w to, jak dana osoba chce się komunikować, jaki ma typ osobowości. Podobno trafność tego narzędzia jest dość wysoka. Ja je pokazuję tutaj jako ciekawostkę. No i ostatni filar, jeżeli chodzi o komunikację na LinkedInie, to są treści, czyli co komunikować, jakiego typu treści umieszczać. I tutaj wjeżdża coś, co jest mało popularne jeszcze i mało osób o tym rozmawia, bo jeżeli chodzi o algorytm Facebooka, to jest temat, który ciągle się przewija, tym bardziej, że on ciągle się zmienia. Tak, o algorytm LinkedIn mało osób wie, a jest kilka rzeczy, o których warto wiedzieć, które powodują, że nasze treści albo idą szerokim strumieniem, albo delikatnie kapią. Jeżeli chodzi o algorytm LinkedIna, to tutaj właśnie pokazałam oficjalny komunikat LinkedIna. Tak? LinkedIn obrazuje swój algorytm. Jak widać, to jest pewna pętla, to nie dzieje się liniowo. I można powiedzieć, że algorytm ma takie cztery etapy. W pierwszym etapie nasza treść, to co publikujemy, jest przydzielane do pewnej kategorii. Tam są trzy kategorie. Pierwsza kategoria to jest spam. Druga kategoria to jest coś, co jest niskiej jakości, ale nie jest spamem, ale też nie jest czystą treścią. I po przejściu tej weryfikacji treść trafia do kolejnego etapu, w którym się sprawdza reakcję twojej publiczności, twojej społeczności lub testowej grupy na twoją treść. Kiedy te reakcje są sprawdzane, to wchodzi w kolejny etap, kiedy jest sprawdzana na trzecim etapie wiralowość tej treści. I tam, jeżeli okaże się, że treść jest szczególnie przydatna społeczności, no to dostaje ona podwójnie zielone światło i ten zasięg jest otwierany. I jest czwarty etap, zupełnie unikalny. LinkedIn mówi otwarcie, że w algorytmie LinkedIna jest element ludzki, że jest taki czynnik, w którym ktoś fizycznie, nie wiem, trudno mi sobie to wyobrazić, że ktoś tam siedzi nad strumieniem postów i decyduje o tym, że temu damy większy zasięg, tym mniejszy, ale podobno jest weryfikacja. To, co mogę powiedzieć z własnego doświadczenia i doświadczeń wielu osób, które publikują realnie, regularnie na LinkedIn i mają dobre zasięgi, to rzeczywiście w przeciwieństwie do Facebooka te treści o wiele dłużej żyją. I widać te cykle, na przykład ten post, o którym Wam opowiadałam na samym początku, on przez 3 miesiące, on finalnie zebrał 1500 lajków, tam około 200 komentarzy, tak jak mówiłam, zasięg 60 tysięcy. Natomiast to, co było ciekawe, on przez 3 miesiące był cały czas podbijane i co chwilę pojawiały się nowe komentarze, nowe treści, co w przypadku Facebooka jest nader rzadko. Pamiętam nawet mój rekord, jeżeli chodzi o Facebook, to jest 18 tysięcy lajków na jednym poście, ale to trwało może za 3 tygodnie, kiedy on w końcu zginął, a na LinkedInie ten post bardzo długo żyje, więc widać te cykle, kiedy jeżeli treść jest pożądana przez publiczność LinkedIna, to on nadal jest podbijany i dostaje nowe życie i zaczyna żyć. Jeżeli miałabym dać wskazówki, co można zrobić, żeby te treści na LinkedInie miały szerszy zasięg, żeby rzeczywiście były podbijane przez LinkedIna, to przede wszystkim warto trafić w porę.
podobnie zresztą jak na Facebooku. I z mojej oceny wynika, że poranki i popołudnie są bardzo dobrą porą, że ludzie właśnie, tak jak wspominałam, traktują LinkedIna trochę jak poranną biznesową prasówkę. Bardzo dobrą porą są poniedziałki, są środy i piątki, czasem też weekendy, więc trafienie w porę zwiększa Twoje prawdopodobieństwo z dwóch powodów. Po pierwsze, kiedy trafiasz w porę, kiedy więcej ludzi jest na LinkedInie, to szybciej pojawiają się reakcje na Twój post i wskutek czego ten Twój post przechodzi z etapu do etapu o wiele szybciej. Dlatego jeżeli, kolejna rada, jeżeli chcesz zwiększać zasięgi, to po prostu publikuj wtedy, kiedy wiesz, że Twoja społeczność jest i kiedy oni będą reagować, to będą nadawali po prostu tempo tej publikacji, która właśnie się pojawia. No i przede wszystkim warto myśleć o takich rzeczach, bo LinkedIn tym się zupełnie nie różni od innych portali społecznościowych, że zależy mu, żeby właśnie post, żeby zostawać w ich ekosystemie. Czyli prawdopodobnie, to nie jest nigdzie oficjalnie napisane, ale linki, które prowadzą na zewnątrz, mają mniejsze zasięgi niż te, które zostawiają czytelnika, użytkownika w ekosystemie LinkedIna. Nie ma dowodów na to, w przeciwieństwie do Facebooka, że wideo czy inne formy właśnie prezentacji w ten sposób są bardziej preferowane. Właściwie co do formy, to nie widać tutaj pewnej zależności. Bardziej myślałabym o tym, że kluczowa jest pora, kluczowe są reakcje. I tak jak w przypadku innych, komentarze i udostępnienie to jest coś, co jest mega pożądane przez Facebooka. Byłabym ostrożna w określaniu, że na przykład jedno polubienie to na przykład jest dwa razy mniej niż jeden komentarz, że komentarz to waży więcej, a udostępnienie to tyle co trzy komentarze. Myślę, że nie da się tego tak określić, natomiast zdecydowanie są takie proporcje. Jest jedno, co na pewno można powiedzieć, co zatrzymuje nasze publikacje na LinkedInie, to jest sytuacja, w której wasz odbiorca kliknie ukryj to. To jest takie światło czerwone, które powoduje, że wasza treść trafia znowu do weryfikacji, jest sprawdzana, czy to nie jest spam, czy to nie jest coś, co irytuje odbiorcę. Dlatego, że jak każdy portal społecznościowy, LinkedIn ma wyzwanie pod tytułem ma za dużo treści i chce, żeby ta tablica tej osoby, która jest na LinkedInie, była jak najbardziej adekwatna do jego oczekiwań, jej oczekiwań, po to, żeby spędziła na LinkedInie jak najwięcej czasu i miała z tego jak największą wartość. Co publikować na LinkedInie? Koty. Koty wszędzie się sprawdzają, chociaż na LinkedInie nie, to taki żart sytuacyjny, ale przede wszystkim unikalną wiedzę i błagam, proszę, nie publikujcie już cytatów Steve'a Jobsa i Elona Muska, bo to jest jedna z bardziej irytujących rzeczy i oczywistości w stylu Paulo Coelho. Ci, którzy takie rzeczy publikują, trafiają na zamkniętą grupę mądrości z LinkedIna, która znajduje się na Facebooku, więc forma takiej ciekawostki, jeżeli jesteście ciekawi, kogo możecie tam spotkać, to zapraszam. Proszę, nie Jobs i nie Elon Musk i inni biznesowi celebryci, bo to generalnie już się przejadło. Co kolejna rzecz? Stare zasady w nowy sposób. Zaraz pokażę przykłady. Konsultacje społeczne i rekomendacje, pochwały drugich osób. To jest na przykład unikalna wiedza pokazana w formie punktów. Czytelnie, przejrzyście, coś co nie jest tak oczywiste, jest zdecydowanie doceniane na Facebooku. Forma graficzna czegoś, co nie jest nowe, ale wyjaśnia, w jasny sposób pokazuje pewną zasadę biznesową. Kolejna rzecz, na co chciałam zwrócić uwagę, to, że LinkedIn jest świetną platformą do tego, żeby komunikować się z naszym odbiorcą. Konsultacje społeczne, zapytanie. Nie zastanawiałabym się nad tym, co na LinkedInie robi konkurencja, ale właśnie skupiła się na tym, co robi nasz klient, żeby sprawdzić, w jaki sposób możemy jeszcze bardziej się wyróżnić. Jaka jest nasza oferta wartości i co możemy jeszcze zrobić lepiej. I LinkedIn ma wiele rzeczy, które można wykorzystać do tego, żeby takie informacje od klienta mieć. I to jest przykład właśnie pewnych konsultacji społecznych, od tego, gdy pytamy klienta, jakiego typu treści chce widzieć na LinkedInie i o czym chce czytać. I kolejna nowość na LinkedInie to są kudosy.
Kudosy, czyli takie pochwały, które można 3 razy w tygodniu można wysłać kudosa komuś. Na razie wyłącznie z wersji na komórkę, z LinkedIna na komórkę. Komuś po prostu doceniając to, że na przykład zrobił świetny projekt albo jest świetnym liderem, albo zwyczajnie mu podziękować, czyli taka forma podwójnych lajków dla szczególnych osób w danym momencie. No i chwalić się czy nie chwalić? Tutaj taki przykład z ostatniego czasu, który wydał mi się zabawny, postanowiłam go pokazać. Ktoś umieścił na swoim profilu certyfikat o tym, że właśnie skończył internetowy, 1-godzinny kurs na temat Google Sites i postanowił powiedzieć o tym na LinkedInie. Czy warto? To chyba pozostawię już bez komentarza i sami ocencie. Ostatnia rzecz z tej kategorii, jakie treści. Bo zdecydowanie jako osoba, jako marketingowiec nawrócony na sprzedaż, jestem za tym, żeby mierzyć nasze działanie na LinkedInie. Tak jak mówiłam, Facebook ma o wiele fajniejsze statystyki, ale na LinkedInie też wiele rzeczy możemy zmierzyć. Co możemy zmierzyć? Po pierwsze wyświetlenie profilu, czyli ten efekt Google, to nasza darmowa przestrzeń reklamowa. LinkedIn pokazuje, ile osób wyświetliło Twój profil w ostatnich 90 dniach. To świetnie pokazuje, czy Twoje działania na LinkedInie, jeżeli to się zwiększa, to czy one dają efekty, czy ludzie wchodzą, czy są zaciekawieni i czy to przenosi się później oczywiście na kontakty. Kolejna rzecz, różnica między kontaktami a ilością obserwujących, bo tak jak możesz mieć kogoś w bezpośrednim kontakcie, ale możesz kogoś wyłącznie śledzić. Jeżeli masz większą liczbę ludzi, którzy Ciebie obserwują niż kontaktów, to oznacza, że tworzysz wartościową treść. Jesteś wartościową osobą do obserwowania na LinkedInie, ponieważ ludzie chcą Cię obserwować, choć niekoniecznie mają potrzebę bycia z Tobą w kontakcie. Jest to ważny element. Social Selling Index to jest taki parametr procentowy, który pokazuje Ci, jak bardzo jesteś zaawansowany. Więc jeżeli jesteś na początku swojej LinkedInowej drogi, to wpisz w Google Social Selling Index i tam trzeba nacisnąć przycisk Pokaż mi mój wynik. I zapisz sobie ten wynik, popracuj nad LinkedInem według wskazówek, które pokazuje, a później będziesz mógł zobaczyć, czy on Ci urósł, ten współczynnik, czy też zmalał i czy Twoje działania przynoszą efekty. I kolejna rzecz, warto mierzyć zaproszenie do kontaktu, bo to też pokazuje, jak bardzo jesteśmy dla naszej grupy docelowej interesujący i to, co robimy, jest dla nich atrakcyjne czy nie. No i oczywiście zasięgi postów, artykułów, filmów, no i zapytań o ofertę. Gdybym miała powiedzieć o sobie, która zaczyna na swoją przygodę z LinkedInem i do tej pory miała CV, które aktualizowała w momencie zmiany pracy, to chciałabym zachęcić do 5 takich kroków. Po pierwsze, stwórz profil z pozytywnym efektem Google, z tym, że ktoś od razu będzie wiedział, z kim ma do czynienia i co w tym, na tym profilu jest dla niego. Druga rzecz, to sprawdź swój Social Selling Index, żebyś wiedział, z którego miejsca startujesz i czy rośnie ten współczynnik, czy maleje i czy dobrze działasz. Określ swoje słowa kluczowe i hashtagi, po których będziesz znajdował cenne dla Ciebie informacje i po których inni będą Cię znajdowali. Po trzecie, obserwuj, po czwarte, obserwuj, publikuj i mierz każde działanie, bo to fajnie pokaże, czy te działania przynoszą konkretne rezultaty i realizują cele, które sobie wyznaczyliśmy. I ostatnia rzecz, na którą chciałam zwrócić uwagę, to promuj przy pomocy LinkedIna nie tylko firmę, nie tylko swoją markę, nie tylko produkty, ale również ludzi, którzy to tworzą, bo tak jak wspominałam, zasięgi profili firmowych są o wiele mniejsze niż profili osobistych. Chcemy spotykać się z człowiekiem i chcemy widzieć człowieka na LinkedInie. I na koniec to już jest, to była ostatni z filarów, na koniec jeszcze jedna historia. Chciałam Wam opowiedzieć historię o Howardzie Moskowicu. To był człowiek, który w 70-tych latach założył firmę. Jest doktorem psychofizyki i w latach 70-tych założył firmę, która zajmowała się badaniami marketingowymi. I na początku jego działalności zgłosił się do niego duży klient, Pepsi, z zapytaniem: słuchaj, wynaleźliśmy coś, co się nazywa aspartam, to jest słodzik i my chcemy teraz znaleźć idealną Pepsi. To znaczy znajdź nam idealną słodkość Pepsi
możemy Ci podpowiedzieć, to jest gdzieś pomiędzy 8 a 12%, bo my już wiemy, że 8 to jest za mało, a 12 to jest za dużo, więc trzeba znaleźć coś, co jest pomiędzy i co ludzie pokochają. Więc zadanie wydawało się banalnie proste, ponieważ wystarczyło posłodzić Pepsi 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 do 12, pojechać, dać ludziom popróbować, ułożyć wyniki na tablicę i zobaczyć, gdzie jest ten idealny poziom słodkości. Co się jednak okazało? Wyszedł totalny bałagan, nie było żadnego trendu. I Howard mówi, słuchajcie, wiecie co, to chyba jest źle postawione pytanie, bo pytanie powinno być o to, jakie są idealne Pepsi, bo jest wiele idealnych Pepsi, a nie jedna idealna Pepsi. No ale Pepsi powiedziała, nie, to w ogóle wiesz, no za taką odpowiedź to my dziękujemy. Czas mijał, Moskowitz innych klientów obsługiwał, po czym kilkanaście lat później zjawił się do niego Campbell z sosami Pergo i mówią, słuchaj, nasz sos przegrywa z ragu liderem rynkowym i my chcemy polepszyć jego smak. No i wtedy Howard poszedł do tematu zupełnie odwrotnie, to znaczy postanowił, że teraz zrobi inaczej. Teraz stworzył 45 rodzajów sosów, wrzucił to w rynek i te wyniki wrzucił na tablicę. Co wyszło z tych wyników? Wyszło, że ludzie generalnie w Stanach Zjednoczonych dzielą się na 3 rodzaje osób, które lubią sosy pomidorowe. Pierwszy z nich to są ludzie, którzy lubią sosy gładki. Drugi z nich to są ludzie, którzy lubią sosy z kawałkami warzyw. I trzecie to są ludzie, którzy lubią sosy pikantne. Ale w tamtym czasie nikt nie robił sosów z kawałkami warzyw. Howard wyprodukował z Campbellem, namówił Campbella, żeby wyprodukował sosy z kawałkami warzyw i Campbell w ciągu 10 lat zarobił 600 milionów dolarów na sosach z kawałkami warzyw. Po co opowiadam Wam tą historię? Dlatego, że w social sellingu, w social mediach większość z nas staje przed taką pokusą idealnej słodkości, żeby ten nasz profil, ta nasza komunikacja taka była idealnie słodka. I historia Prego pokazuje coś zupełnie innego. Po pierwsze, nie jesteś zupą pomidorową, aby wszystkim smakować. Po drugie, kiedy jesteś taki sam, kiedy się idealnie wpasowujesz, to znikasz. Dokładnie tak jak w Tetris. A po trzecie, Authentic is New Black. I teraz, kiedy żyjemy w czasach age to age, to im bardziej jesteś sobą, tym bardziej jesteś kimś. I dlatego zachęcam Was do tego, żebyście nie szukali idealnych poziomów słodkości, idealnego profilu, ale byli autentyczni, o to, żebyście pokazywali ludzi, o to, żebyście wykorzystywali LinkedIna do tego, żeby działać w sposób autentyczny i prawdziwy poprzez profile zarówno firmowe, jak i osobowe, wiedząc z tym, że te drugie mają lepsze zasięgi. Dzięki za ten czas, za tę prezentację. Gdyby jakieś były pytania, no to dajcie w komentarzach, chętnie odpowiem.